Mali to miesiąc poświęcony Maryi. To również doskonała okazja, by odpowiedzieć sobie na pytania, czy kochamy Maryję i dlaczego kochamy Maryję. Szczęść Boże, Bogusław Bajor, redakcja Przymierza z Maryją oraz PCH24 TV. Witam Państwa serdecznie w programie Niewolnik Niepokalanej. Proszę Państwa, nasz program ukazuje się tylko i wyłącznie dzięki dobrej woli naszych darczyńców, dobrodziejów, przyjaciół. I dlatego, jeżeli Państwo dalej akceptują te treści, które tutaj są prezentowane, akceptują prowadzącego, jeżeli was prowadzący za bardzo nie drażni, nie denerwuje, jeżeli chcecie dalej Państwo, by ten program się ukazywał, to bardzo proszę o wsparcie modlitewne, ale także finansowe. Jakąkolwiek kwotą. Każda złotówka jest naprawdę bardzo ważna. Jak to zrobić? Znajdą Państwo informacje w opisie tego filmu. Proszę Państwa. Weszliśmy w maj, najpiękniejszy ponoć miesiąc. Chociaż aura jest dość kapryśna. Bywa kapryśna w maju również, ale na pewno nie jest kapryśną ta, o której chcę dzisiaj powiedzieć parę słów. Nie jest na pewno kapryśną ta, której poświęcony jest ten miesiąc Maryja. Kościół katolicki poświęcił Maryi właśnie ten najpiękniejszy miesiąc w roku. Nasza polska tradycja y, określiła go takim przysłowiem w maju jak w raju. Rzeczywiście, proszę Państwa, nasze kościoły, nasze kaplice przy przydrożnych y, m, krzyżach, przy przydrożnych kapliczkach rozbrzmiewają pieśni maryjne. <laughs> rozbrzmiewa, rozbrzmiewają słowa litanii Loretańskiej. Niewątpliwie Polacy są y, narodem maryjnym, oddanym Maryi, kochającym Maryję. Czy jest to najbardziej maryjny naród na świecie? No tego nie wiem. Tego nie wiem i nie pokusiłbym się o taką ocenę, ponieważ gdyby zapytać na przykład Filipińczyków czy Meksykanów, a może nawet Włochów, powiedzieliby o sobie dokładnie to samo, co, co mówią my, y, co mówimy my o sobie y, Polacy. My, to znaczy no, wierzący katolicy, że jesteśmy niewątpliwie narodem maryjnym. Więc raczej odpowiedź na pytanie: czy kochamy Maryję w tym, w tym kontekście? jest w zasadzie oczywista. No tak, kochamy. Jako redaktor naczelny Przymierza z Maryją spotykam się z wieloma świadectwami, z listami w którym nasi przyjaciele, nasi korespondenci, nasi czytelnicy opisują ogrom łask, jakich otrzymują za pośrednictwem Najświętszej Marii Panny, wyrażają miłość do niej, wdzięczność i tak dalej, Czy to jest jedyny powód, dla którego kochamy Maryję? To znaczy nasza wdzięczność za otrzymane łaski. My wiemy, że ona jest pośredniczką wszelkich łask. Czy to jest jedyny powód? Tego nie wiem. Dlaczego kochamy Maryję? No, trudno jest mi się wypowiadać za, za, za wszystkich naszych rodaków. No, wiadomo, są tacy, którzy nie kochają zupełnie. mają Maryja jest mi obojętna, ale czasami są wrodzy całej naszej religii, więc również Matce Bożej. Natomiast mogę powiedzieć coś, parę słów od siebie. Jak ja postrzegam Maryję? Kim ona dla mnie jest? Dlaczego ją kocham? Dlaczego jest mi bliska? W kilku słowach, proszę Państwa, proszę pozwolić, że, że podzielę się takim krótkim świadectwem. Otóż, odkąd pamiętam, to w zasadzie od dziecka Matka Boża jest obecna w moim życiu. No, można powiedzieć, że wyssałem tą, tą miłość czy, czy pobożność Maryjną z mlekiem mojej już nieżyjącej mamy która mnie uczyła różańca, uczyła mnie pacierza, uczyła mnie, chodziła ze mną na, na, na bożeństwa różańcowe czy na bożeństwa majowe. No gdzieś przesiąkłem tą tą pobożnością maryjną, którą, która była bardzo żywa w życiu mojej mamy. Dziękuję Ci, Mamo, za to. Jeżeli zaś chodzi... I, i właśnie, ta pobożność u mnie była również... Obecna nawet w, w okresie tych burzi i naporów młodzieńczych, w, w okresie mojego buntu, gdzie kontestowałem wiele praw, wiele nauczania, wiele z nauczania Kościoła, ale Maryja zawsze była gdzieś obecna w moim życiu. Nigdy nie odszedłem od wiary i jestem przekonany, że stało się to właśnie dzięki Matce Bożej. Kiedy już zacząłem zgłębiać tak naprawdę no, no, wiarę katolicką, na ile oczywiście mogłem, na ile potrafiłem, to um, zacząłem zastanowić się jakby też nad źródłem, nad y, korzeniami tej mojej y, 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 pobożności marynej oczywiście y, teraz już pomijając jakby ten aspekt rodzinny. I tak zacząłem się zastanawiać i pomyślałem, że niewątpliwie bardzo istotnym punktem w y, y, określeniu tej mojej powożności tej mojej miłości do Maryi są słowa ten ostatni testament Pana Jezusa który te słowa które powiedział na Golgocie tuż przed swoją śmiercią wypowiedział je do jedynego ucznia który stał pod krzyżem świętego Jana oto matka twoja Zastanawiałem się przecież wiedziałem że Salome matka ziemska świętego Jana stała również pod krzyżem więc oczywiście Uczeń miał wziąć Maryję do siebie, ale musiało to też oznaczać coś więcej. Rzeczywiście Kościół uczy, że w tym oddaniu Maryi, Maryi jako matki dla świętego Jana, jest coś, stoi za tym coś więcej. Jest coś głębszego. Mianowicie, Maryja przez to stała się jakby Mary, matką nas wszystkich wierzących. A skoro tak się rzeczy mają, jeżeli Maryja jest naszą matką. No to jest zupełnie oczywiste, że należy jej się cześć i miłość. To jest, proszę Państwa, niesamowite, że osoba, która y, urodzi, poczęła, urodziła, wychowała, wykarmiła y, Pana Jezusa, która była z nim w najważniejszych momentach życia, była y, na weselówkanie galilejskiej. No, pierwszy cud, który się wydarzył, wydarzył się, gdy Pan Jezus tak naprawdę objawił już swoją moc objawił się za przyczyną y, właśnie Maryi. Ona powiedziała, do biesiadników. Yy, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, i rzeczywiście biesiadnicy mogli się raczyć najlepszym winem, jakie kiedykolwiek powstało na tej ziemi. Możemy być tego pewni. <laughs> Więc, Proszę Państwa, to jest niesamowite, że ta sama osoba, która również yy, stała pod krzyżem, która wreszcie przyjęła martwe ciało zbawiciela, jest również naszą matką. To oznacza, że ona będzie dokładnie tak samo nas prowadziła, będzie nas karmiła wiarą, miłością do swojego syna. Będzie kształtowała naszą osobowość, prawda? Pod kątem właśnie tej wiary. Będzie z nami w godzinę naszej śmierci. I to jest, i to może być najpiękniejsza z, z możliwych śmierci, jaka, jako możemy sobie, yy, yy, jaka może nas spotkać. Więc, proszę Państwa, ten aspekt matki, matka. Kochamy Maryję ze względu, choćby z takiego powodu, że jest naszą matką. Ale to nie jest jedyny powód, oczywiście. Maria jest y, nauczycielką wiary, nauczycielką i praktykiem wiary. Święty Bernardyn ze Sieny mówi, że ona jest najlepszą y, nauczycielką wiary, dlatego, że ona jako pierwsza uwierzyła w coś, co zupełnie przekracza możliwości ludzkiego umysłu: że dziewica zostanie matką. Matką syna Bożego, którego pocznie za sprawą ducha świętego, bez pomocy jakiegokolwiek mężczyzny, bez pomocy świętego Józefa, męża, swojego męża. Ona nie znała męża, to nie znaczy, że nie znała tego, kto ma być jej mężem, tylko nie znała z nim współżycia po prostu. Więc Maryja uwierzyła w coś, co kompletnie przekracza, powtórzmy to jeszcze raz, możliwości ludzkiego umysłu. I pokazuje, że to jest możliwe. Jeżeli uwierzymy, będziemy mieć wiarę, to wszystko w naszym życiu jest możliwe: wiara, posłuszeństwo, pokora. Maryja nie tylko uwierzyła Aniołowi Gabrielowi, że zostanie matką Zbawiciela Emanuela, Boga z nami, ale stała się posłuszna, powiedziała: Niech mi się stanie według słowa Twego. To znaczy, że zgodziła się z tą wolą Bożą. Ona nie wiedziała, co to tak naprawdę ma znaczyć, że, że z czym to się wszystko wiąże. Jak wielka to jest odpowiedzialność. To, to przerastało pewnie jej wyobrażenia ówczesne. Ale ona na to wszystko się zgodziła. Ona we wszystkim wierzyła i ufała Bogu. I ona nas tego uczy. Tego właśnie fiat, tego zaufania. Bądź wola Twoja. Niech mi się stanie. To jest właśnie hmm, kolejny przyczynek do tego, żeby powiedzieć, że nasz kult Maryi, ten, ten, ta pobożność Maryjna w moim życiu jest zasadzona właśnie, osadzona na, ty, na, na tych filarach. Na tym, że jest naszą matką, jest, y, jest nauczycielką wiary, wychowawczynią wiary jest y, nauczycielką y, posłuszeństwa i pokory. Dzisiaj widzimy, co się tak naprawdę dzieje, jak kobiety tracą swoją kobiecość, jak dziewczęta y, tracą swoją dziewczęcość y, w różnych wulgarnych, y, wykrzykiwanych tu i hasłach, czy to na demonstracjach i czasami nie na, nie na, na demonstracjach, tylko gdzieś prywatnie, jak językiem dzisiaj operują y, kobiety. No mężczyźni tak samo. Maryja jest tego zaprzeczeniem. Maryja jest skupieniem się na Bogu, jest wierną, pokorną służebnicą Pańską. Ale to, co to oznacza z drugiej strony? Z jednej strony mówi zawsze Bogu tak, ale ta moneta ma też drugą stronę. Maria zawsze mówi diabłu i złu nie. Zawsze. Nie ma żadnych tutaj. Nie ma żadnej tolerancji dla zła. Nie ma rozmywania czy dobra, pojęć dobra i zła. Jest tak, tak, nie, nie. Tak jak uczył dokładnie jej, jej syn. Proszę Państwa, Maryja jest przeczystą dziewicą uczy Kościoła. Ona nigdy nie zaznała żadnego grzechu. Nigdy nie była pobrudzona nawet z mazą grzechu pierworodnego. A zatem, jeżeli się w nią wpatrujemy, jeżeli ją naśladujemy, jeżeli mamy dla niej cześć, mamy dla niej pobożność, mamy dla niej kult. To możemy być pewni, że wcześniej czy później ona wyprowadzi nas nie tylko ze wszystkich opresji, ze wszystkich tarapatów życiowych czy coś. Nie, to nie tylko o to chodzi. Ona ukształtuje nasze wnętrze. Kiedy proszę zwrócić uwagę na taką rzecz, kiedy, kiedy oddajemy się jakiemuś nałogowi, na przykład alkoholizmowi, ten alkohol po pewnym czasie zaczyna rządzić w naszym życiu. To wpływa na nasze, również na nasze fizyz, na to, jak wyglądamy, jak się prowadzimy, jak jesteśmy dla innych, jak jesteśmy rozdrażnieni, jak jesteśmy skupieni na sobie. Maryja z kolei jako ta najczystsza, nigdy nie skupia się na sobie. Zawsze pokazuje nam Chrystusa, zawsze pokazuje nam swojego Syna. Zawsze pokazuje nam, jak postępować, żeby, żeby, żeby podobać się Bogu. I tutaj taka mała dygresja, ponieważ od czasu do czasu zdarza mi się dyskutować albo rozmawiać, poznać osoby, które jakby nadmiernie eksponują swoją, swoją tak demonstracyjnie, okazują swoją chrystocentryczność w cudzysłowie. Wyczuwam w tym często, i to nie jest bezzasadne, wyczuwam w tym często jakiś fałsz i, i, i próbę zmarginalizowania Maryi. Że ona rzekomo przesłania swoją osobą, ten kult przesłania swoją osobą Chrystusa jako jedynego zbawcę. Ta szczytna idea solus Christus, jedynie Chrystus, tak naprawdę służy za, jako przykrywkę, by oddalić, gdzieś przesunąć na bok jak najdalej, za kotarę, właśnie matkę Bożą. Tę, która była najbardziej chrystocentryczna w historii świata. No ona była jedynym jej celem, jedynym sensem jej życia był właśnie jej syn. Chrystus. Więc taka chrystocentryczność, która, jest, ym, która usuwa Maryję z, z, z pola widzenia, no jest fałszem. Jest fałszem. Moim przynajmniej zdaniem jest fałszem. Zresztą święty Jan Henryk Newman. Konwertyta z anglikanizmu w XIX wieku, przestrzegał i, i też mówił, że wszędzie tam, gdzie rola Maryi została pomniejszona, rzekomo w imię wyeksponowania roli Pana Jezusa, jedynego Zbawiciela, tam ta też zanikła, zanika, lub wcześniej lub później, wiara właśnie w Chrystusa. No a tam, gdzie zanika wiara w Chrystusa, wiemy, zanik pustoszeją kościoły pustoszeją y, ołtarze na no, no, opuszczonych ołtarzach jak pisał niemiecki pisarz Ernst Junger y, gnieżdżą się demony no i widzimy no tak jest rzeczywiście no, na tych opuszczonych kościołach w Holandii gdzieś w innych krajach we Francji y, gdzie tworzone są dyskoteki kluby no inne prawda jakieś y, przybytki uciech no rzeczywiście można powiedzieć że tam gnieżdżą się demony bardzo często są jaskinie hazardu też czasami. Tak się kończą żonki niektórych w cudzysłowie chrystocentrystów, którzy chcą usunąć z pola widzenia, chcą gdzieś na margines wyrzucić Matkę Bożą. Szanowni Państwo, jest jeszcze jeden aspekt. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Skąd w ogóle obchodzimy to? I oczywiście akceptujemy, chociaż są też osoby, które w jakiś sposób kontestują to, krytykują nas, mówią, jakże że my tutaj ciągle sobie przypisujemy, że to, a to Maryja jest naszą królową, a to Chrystus, królem polski i tak dalej, i tak dalej. Otóż geneza jakby tego, tego tytułu, ona jest, to nie jest przejaw naszej megalomanii narodowej, to nie jest nasz wymysł jakiś, nikt sobie tego nie wymyślił. Cała, cała ta geneza tego sięga do Neapolu, do, z początku XVII wieku, gdzie Maryja objawiła się takim sędziwemu jezuicie Juliuszowi Mancinalemu, który no, miał, duży, miał to był współbrat naszego świętego Stanisława Kostki. On miał duży, dużą cześć dla Matki Bożej i przyzwał ją bardzo często różnymi tytułami. Modlił się bardzo często, prosił o pomoc, modlił się za jej przyczyną. I w pewnym, pewnego dnia w roku 1608, 14 sierpnia dokładnie, Maryja objawiła się mu i powiedziała: Dlaczego przy tych wszystkich tytułach, które wymieniasz, nie, 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 przyzywasz, mnie, nie przyzywasz mnie jakby tytułem królowej Polski? Że, I Maryja mu oświadczyła, że ona szczególną jakby miłością darzy darzy to królestwo i synów tego królestwa, ponieważ oni z kolei są jej wierni i obdarzają ją wielką czcią. Jeżeli my będziemy dalej tak wierni, ona dla nas różne wielkie rzeczy yy, 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 chce... różne wielkie rzeczy nam może wysłużyć. Także yy, znaczy wyprosić. Więc yy, yy, cała idea Maryi Królowej Polski nie jest naszym wymysłem, tylko jest, to jest jej idea można powiedzieć. Chwała naszemu władcy, naszemu królowi Janowi Kazimierzowi, że w 1656 obrał Maryję właśnie za królową swego królestwa. To jest też przyczynek do tego, jak Maryja potrafiła porywać. To nuncjusz, jeden z nuncjuszy apostolskich XVIII wieku, pisząc, do, raportując do Ojca Świętego, do Stolicy Świętej, pisał, że o ona Polakach, że jesteśmy dziwnym narodem, że nie można nas najprzedniejszymi, najlepszymi argumentami jakby przekonać, natomiast nas się porywa, nas, się, nas można tylko porwać. No święty Bonaventura pisał, że panią porywającą nasze serca, nasze dusze jest właśnie Maryja. I Maryja rzeczywiście porywa, porywa Polaków. Jeżeli już to jest w stanie porwać nasze, mm, nasz naród do, do, do jakiegoś działania, do walki porywała takich władców, jak Jan III Sobieski, jak wspomniany już tutaj Jan Kazimierz, porywała świętych, porywała naszych artystów, czy to malarzy, czy, czy, czy poetów, pisarzy, porywała wielu, wielu wiernych. I oby było tak dalej. Szanowni Państwo, prymas tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński, Pisał też o nas, że my jesteśmy narodem pielgrzymów, który można poznać po tym, jak modli się przed obrazami w sanktuariach poświęconych Najświętszej Marii, przed wizerunkami Matki Bożej. Rzeczywiście, jeżeli chcemy zobaczyć tą prawdziwą duszę polską, to trzeba się udać do któregokolwiek sanktuarium, najlepiej na jasną górę, do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Kodnia, możemy do Lichenia, jechać gdziekolwiek, żeby zobaczyć z jaką wiarą, z jaką wiarą, z jakim oddaniem, z jaką nadzieją nasi rodacy dziękują, proszą Matkę Bożą, jaką mają wiarę. Nie można tego zbyć jakąś, jakimś prostym, dość prymitywnym, tak naprawdę, zdaniem, że, jesteśmy, że to jest przejaw jakiejś pobożności ludowej, prostej, niepogłębionej. Nie, nie, absolutnie nie. To różaniec jest tą najpiękniejszą modlitwą łączącą, kontemplacyjną tak naprawdę. To jest dziwne, że część osób, które, które fascynują się, nie wiem, duchowością wschodu, hinduizmu czy, czy buddyzmu, są w stanie zachwycać się mantrą, gdzie czasami powtarza się jedną sylabę, żeby uwolnić umysł, jak, jak, jak to się mówi tak krytycznie, ale też bezrefleksyjnie podchodzą do kwestii różańca, do kwestii pobożności maryjnej właśnie. Proszę Państwa, jestem wielkim miłośnikiem tego, co nazywa się cywilizacją chrześcijańską. Jestem pod wielkim wrażeniem dzieł tej cywilizacji, tych wspaniałych katedr, kościołów, dzieł literackich, dzieł muzycznych, dzieł malarskich. Proszę Państwa, nie było, musimy sobie uświadomić, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie Maryjna pokora właśnie. Gdyby nie to fiat, powiedziany kiedyś w Domku Nazaretańskim. Gdyby Maryja tego nie powiedziała Archaniołowi Gabrielowi, gdyby się nie zgodziła na to, żeby, że, żeby być Matką Zbawiciela, to tego wszystkiego by nie było. Ja bym teraz do Państwa nie mówił, nie, nie wiedzielibyśmy, czym jest zbawienie. Dlatego pomyślmy również o tym, pomyślmy o tym, że warto, warto tą naszą cywilizację chrześcijańską, warto tej cywilizacji chrześcijańskiej bronić. Warto na nią stawiać. I proszę Państwa, ale w tym wszystkim... Mamy pomoc. Mamy pomoc Najświętszej Marii Panny, która zawsze, zawsze i wszędzie jako skupiona na swoim Synu, zawsze nas do niego doprowadzi. Bez żadnych wykrzywień. Jeżeli nawet my sami jesteśmy jakoś zdeformowani, to ona zawsze nas wyprostuje. Kardynał Hlond, gdy odchodził już z tego świata, przekazał taki testament naszemu narodowi, to w zasadzie u, u początków Polski komunistycznej, że zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi, przyjdzie przez Maryję i pod jej sztandarem musimy działać, musimy walczyć. Do tego zachęcam nas wszystkich, walczmy pod sztandarem Maryi. Szczęść Boże!